Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła, zapraszam na serwis informacyjny. Nad ranem wybuchł pożar w kompleksie handlowym przy Marywilskiej 44 w Warszawie. W trakcie pożaru zawalił się dach kompleksu. To tragedia dla tysięcy sprzedawców, którzy handlowali w tym miejscu od lat. Jak wiadomo, budynek spłonął. Po godzinie 3 rano wybuchł wielki pożar w hali przy ulicy Marywilskiej 44. To centrum handlowe, w którym znajdowało się ponad 1400 różnych sklepów. Kilka minut po przybyciu pierwszych jednostek straży pożarnej na miejsce stwierdzono, że spaleniu uległo już 60% centrum handlowego. Ostatecznie komendant główny straży pożarnej Mariusz Feltynowski poinformował, że spaleniu uległo praktycznie całe centrum handlowe. Na szczęście jednak nikomu nic się nie stało, wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Rano o godzinie 6 rozesłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla powiatu warszawsko-zachodniego, nowodworskiego i legionowskiego, w którym poproszono mieszkańców tychże miejscowości, miejsc o to, żeby nie opuszczali domu w miarę możliwości i zamykali okna. Pytania jednak pojawiają się o czas i godzinę wysłania tego alertu, bo został on wysłany po około 3 godzinach od wystąpienia, od pojawienia się pierwszych informacji o pożarze. Pozostają pytania, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie powinno informować o takich sprawach wcześniej, żeby zapewnić i dać możliwość zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa obywatelom. Strażacy dogaszają, jak już Państwo za mną widzą, ten pożar. Potrwa on jeszcze, to dogaszanie, kilkanaście godzin ze względu na dużą rozpiętość i kompleksowość tego centrum handlowego. Sprzedawcy są poruszeni, nie mogą uwierzyć w to, co się stało, ze względu na to, że cały dorobek ich życia został zamieniony w pył. Pożar był na tyle poważny, że w akcji uczestniczyło 240 strażaków. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska, ale ogień tli się jeszcze w wielu miejscach. Prace rozbiórkowe są jednak utrudnione, ponieważ metalowa konstrukcja hali jest poważnie zniekształcona. Dym będzie się unosił jeszcze przez kilkanaście godzin. Obecnie już część sił i środków jest odsyłana do koszar. Trwa dogaszanie. Sytuacja już jest opanowana. Ta konstrukcja uległa zawaleniu, czyli te ściany, strop, dach zawalił się. To też utrudnia strażakom prowadzenie czy dogaszanie ognia. Również strażacy monitorują skład powietrza, który jest w okolicy tego pożaru, ale także dalej, bo byliśmy nawet w Łomiankach. Alert RCB mówił o tym, że Warszawa, powiat nowodworski, legionowski, tutaj był apel do mieszkańców, żeby pozamykać okna, nie wietrzyć mieszkań w obawie przed skutkami dymu. Ten dym już jest rozproszony, on nie stwarza zagrożeń, ale sytuacja mimo wszystko musi być nadal monitorowana. Tutaj jesteśmy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska, bo te kwestie ekologiczne będą na pewno bardzo ważne. Sam pożar już jest dogaszany. Spodziewamy się, że za kilkanaście godzin będziemy już kończyli działania i będziemy mogli przekazać właścicielowi teren akcji. Jak duża część centrum handlowego spłonęła? Praktycznie cały budynek spłonął. Znaczne są straty, bo widać, że ta konstrukcja jest praktycznie zniszczona. Mówimy tu o ścianach, o dachu. Tego typu konstrukcje bardzo szybko ulegają zniszczeniu właśnie z uwagi na wysoką temperaturę, na materiały, które były składowane w środku. I ta konstrukcja niestety jest zniszczona. Prawdopodobnie będzie cała do rozbiórki. To musi ocenić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ale informacja najważniejsza jest taka, że nikt nie ucierpiał, trwa dogaszanie i ta sytuacja już jest całkowicie opanowana. To nie jedyny pożar w Warszawie. Kolejny wybuchł w dzielnicy Siekierki. Na miejscu jest nasz reporter Bartosz Utnicki. Dzień dobry Bartku, powiedz, co płonie dokładnie?
Dzień dobry Konradzie, dzień dobry Państwu. Tak, właśnie za nami znajduje się składowisko odpadów, które w tym momencie płonie. Na miejscu są wozy strażackie, straż pożarna. Od kilkunastu minut już, jak Państwo widzą, gasi pożar. Składowisko jest dość obszerne, więc gaszenie tego pożaru zajmie trochę czasu. Na razie akcja przebiega spokojnie, pomyślnie. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej oraz grupa operacyjna Polskiej Straży Pożarnej z ramienia Miasta Stołecznego Warszawy. Kwestie składowisk śmieci od lat są problemem, czy to legalne, czy nielegalne, ze względu na to, że mają specyfikę do samozapalania się. Tutaj oczywiście nie wiadomo, co jest dokładną przyczyną pożaru. Na te informacje będziemy jeszcze czekać. Jest za wcześnie, na razie trwa jego gaszenie, zatem nie można stwierdzić, co jest jego przyczyną. No, na pewno ciekawa jest koincydencja, jaką obecnie mamy, że drugi tak naprawdę w ciągu jednego dnia mamy pożar. Wcześniej na ulicy Mary Wilskiej, gdzie galeria handlowa, wielka galeria uległa spaleniu. Tutaj mamy na Mokotowie, teraz mamy kolejny pożar. O tym, jak przebiega sytuacja, będziemy Państwa informować w kolejnych serwisach, w kolejnych wejściach. Bartosz Rutnicki obserwuje dzisiaj walkę z żywiołem. Bardzo dziękujemy za Twoją relację. Dziękujemy za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.